Nefertetę. Silna, wspaniała, piękna egipska królowa, która żyła 3300 lat temu, która wciąż fascynuje, mimo że od czasu, kiedy chodziła po świecie, minęło tak wiele lat. Kim była? Jak się ubierała? Kogo kochała? Co jadła? Co było dla niej ważne? W 1912 roku ponownie odkryto dla nas jej cudowne popiersie. Kto jest jego autorem? Niedawno pisałam o innej, bardzo silnej kobiecie, faraon ze starożytnego Egiptu, o Kleopatrze. Teraz opisałam losy Nefretety, boskiej Nefretety. Kim była ta królowa, która razem ze swoim mężem Echnatonem wprowadzała pierwszy raz w świecie religię monoteistyczną? Co było dla niej najważniejsze na świecie? Tego mogą dowiedzieć się Państwo właśnie w tej powieści. Serdecznie zapraszam. Boska Nefretety.